Do grona honorowych obywateli Wrocławia dołączył dr Maciej Łagiewski. Odznaczenia nadała Rada Miejska podczas uroczystej sesji. Dla dyrektora Muzeum Miejskiego Wrocławia to ogromny zaszczyt. Historyk podkreśla, że wszystko zawdzięcza nauczycielom i rodzinie, a szczególnie ojcu, który rozbudzał w nim ciekawość świata. Czuję się bardzo zaszczycony tym tytułem, a ten zaszczyt jest tym większy, że przyznany jest przez ludzi mieszkających w mieście o tak bardzo trudnej historii, o tak bardzo złożonej historii, którą nie jest łatwo przekazać. Doktor poświęcił się poznawaniu i promowaniu historii Wrocławia. Jego zdaniem miasto jest wyjątkowe, choć jego historia jest trudna. Według historyka należy znać dzieje nie tylko Polski, ale też własnego regionu. Dostrzegłem, że w tym mieście jest parę rzeczy, które je wyróżniają. Wyróżnia je przede wszystkim rzeka Odra. Kilkaset mostów, przepraw. I wyobrażałem sobie zawsze, że te przeprawy w tym miejscu właśnie w Europie łączą ludzi, budują jak gdyby pomosty, nie tylko są dziełami technicznymi, ale również budują pomosty pomiędzy ludźmi. Swój obecny herb Wrocław zawdzięcza m.in. doktorowi Łagiewskiemu. Był on w grupie historyków, którzy zaproponowali przywrócenie pięciopolowego herbu z roku 1530. Czeski lew, który oznaczał zwierzchnictwo korony czeskiej nad Śląskiem, i śląski orzeł należący do monarchii polskich piastowiczów z półksiężycem przez pierś. No i Jan Chrzciciel, patron wrocławskiej katedry, diecezji, a potem całego miasta. A w końcu litera W, która nawiązywała etymologicznie do pierwszej nazwy tego miasta, założonej od rzekomego twórcy księcia Wratisława czy Wrocisława. I w końcu ewangelista w odwróconej koronie, patron rajców miejskich, oddawał sprawiedliwie jak gdyby dzieje tego miasta. Rada Miejska postanowiła nadać historykowi tak wysokie odznaczenie, aby docenić jego działalność na rzecz miasta. Dzięki jego staraniom wzbogacono zbiory muzealne oraz wyremontowano zabytki, m.in. arsenał miejski i stary ratusz. Rada przyznała tytuł panu doktorowi Łagiewskiemu m.in. za propagowanie historii Wrocławia i Dolnego Śląska. Doktor Łagiewski to osoba, która przyczyniła się do popularyzacji historii miasta oraz wpłynęła na jego obecny wizerunek. Jakub Malicki, Echo 24.